Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Rebeka to bez wątpienia jedna z najbardziej charakterystycznych postaci, jakie mieliśmy okazję poznać w anime Edgerunners, osadzonym w świecie cyberpunka. Została ona okrzyknięta przez fanów nową Harley Quinn. Porównuje się ją do Jinx czy nawet Jokera. Sympatię oraz memiczność zyskała przede wszystkim ostrym językiem oraz zamiłowaniem do przemocy, kontrastującymi z dziecięcym wyglądem. W tym materiale przybliżę Wam jej postać. Miłego oglądania. Rebeka podczas wydarzeń z Edgerunners miała około 20 lat, co przyznał Rafał Jaki, jeden z twórców serialu. Jednak dzięki głębokim modyfikacjom ciała wygląda na wiele, wiele młodszą. Jest niska. Ma nienaturalnie bladą skórę, pokrytą różowymi tatuażami charakterystycznymi dla moksów oraz zielone włosy, które najczęściej spina w dwa kucyki. Z czasem postanowiła zainstalować dwie duże, przystosowane do walki cyberręce. Pasją do modyfikacji prawdopodobnie zaraził ją brat. Często wykorzystywała wygląd, by uśpić czujność swojej ofiary, przeciwnika, chociaż czasami bywał on powodem do frustracji, jak wtedy, gdy bramkarz Afterlife nie chciał wpuścić jej do klubu, ponieważ wyglądała jak dziecko. Chociaż z drugiej strony być może zrobił to na złość dziewczynie, ponieważ przed wydarzeniami z serialu przesiadywała już w Afterlife, między innymi w noc śmierci należącej do ekipy maina netrenerki Saszy Jakolewy, podczas próby kradzieży danych biotechniki. Rebeka wraz ze swoim bratem Pilarem mieszkała w Northside, na terenie Watson, jednej z dzielnic Night City. Ich dom możemy odwiedzić w Cyberpunk 2077. Z Mainem współpracowali na długo przed akcją Edgerunners. Skład się zmieniał, lecz oni należeli do jego stałych punktów. Beka korzystała ze sporego arsenału śmiercionośnej broni, choć najbardziej znaną z nich jest Guts, który czeka na V w krzakach na terenie Corpo Plaza. Zadaje ogromną ilość obrażeń, lecz kosztem celności. Dziewczyna uwielbiała bójki, rozwałkę i niebezpieczeństwo. Często, bez zastanowienia, głośno się przy tym śmiejąc, jako pierwsza ruszała do walki. Była strasznie impulsywna i tak naprawdę nikt poza nią samą nie wiedział, co siedzi jej w głowie. Między Rebeką a Pilarem prawie na każdym kroku dochodziło do kłótni. Brat uwielbiał ją prowokować, przez co dziewczyna poprzysięgła, że będzie osobą, która kiedyś go zabije. Beka poznała Davida podczas jego pierwszego zlecenia z grupą Maina, którym była kradzież danych z limuzyny Arasaki. Podstępem zdobyła klucze do pojazdu. Jednak do pierwszej rozmowy między nimi doszło w zasadzie już po całej akcji. Wraz z pozostałymi członkami zespołu była świadkiem, jak Pilar został zabity przez cyberpsychola. Na widok śmierci brata rzuciła się na jego zabójcę, jednak została powstrzymana przez pozostałych. Nie miała z nim żadnych szans. David i jego Sandevistan odwrócili losy starcia. Rebeka polubiła go od razu, a z czasem poczuła coś więcej, jednak wyrażała to w swoim stylu, przez co chłopak podchodził do niej z pewną rezerwą. Zazdrościła Lucy, że wybrał ją. Kiwi zauważyła to od razu i stwierdziła, że jeśli Beka chce, by David ją dostrzegł, powinna zmienić wygląd i charakter, na co ta tylko westchnęła. Była pod wrażeniem tego, jak David dojrzał i przejął ster po Mainie. Należała do jego najbardziej lojalnych towarzyszy. Wspierała, gdy tylko mogła i martwiła się o jego stan zdrowia. Jako przyjaciółka towarzyszyła mu podczas ostatnich trudnych chwil życia. Wzięła udział w operacji ataku na konwój Militechu, a następnie odbicia Lucy z rąk Arasaki. Zginęła w Corpo Plaza, zgnieciona przez spadającego z wysokości Adama Smashera. Przed śmiercią zdążyła jeszcze w swoim stylu posłać w stronę Borga grad kul oraz słowną wiązankę. Także to koniec jej historii, drodzy widzowie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!